Witajcie widzowie w naszym cośrodowym spotkaniu. Parę rzeczy się w minionym tygodniu wydarzyło, a jeszcze więcej wydarzy się w nadchodzący weekend. I zacznijmy właśnie od tego, w Tą sobotę w krakowskim markecie Galeria Krakowska przy samym dworcu głównym w Krakowie będzie spotkanie z Mikomarczykiem. Przy okazji wystawy samochodów Skody, historii samochodów Skody, która w całej galerii będzie się odbywać, będzie można zobaczyć też i samochody rajdowe, m.in. w WRC, i też między 13 a 18 będzie można spotkać się tam z naszym mistrzem Mikomarczykiem. W ten weekend również ostatnia runda Mistrzostw Polski tegoroczna, czyli rajd który na pewno w następną środę sobie omówimy. Na starcie zabraknie świeżo koronowanych mistrzów polskich, Grzyba z Biniędą. Pod ich nieobecność, numer 1 naklei na swój samochód Łukasz Biszkiej z Danielem Siatkowskim, za nimi Kasper Wróblewski z Kubą, Wróblem, Wróblem Sylwester Pochytka z Rafałem Fiołkiem, Jarek Kołtun z Irkiem Pleskotem, Szejowie, Terlecki z Marczewskim, Poloński z Sitkiem, Tochowicz z Białowąsem i to tyle osiem samochodów Rally 2. Trochę biednie, ale cóż koniec sezonu. Większość tytułów rozdanych. Em... Ciekawe, jak pod tą nieobecność Grześka poradzi sobie czołówka i kto faktycznie ten rajd wygra. Możecie napisać w komentarzu, jakie macie typy. Ja też mam swoje typy, ale nie zdradzę ich. Koniec sezonu sprawia, że można się też przyjrzeć walce w, klas... w kategorii Rally 3, w kategorii RC3, gdzie pomiędzy Piotrem Parysem, Jakubem, Mat... Jakubem Matulką i Piotrem Krotoszyńskim mamy cztery punkty różnicy. Prowadzi Parys, który ma. Jeden punkt nad Krotoszyńskim i cztery nad Matulką. Także tutaj będzie na pewno walka, tak naprawdę decyzja o tym, kto będzie mistrzem polski w klasie RC3, zapadnie właśnie na mecie w Wiśle. Ten weekend to nie wszystko, bo jeszcze ostatnia, szutrowa runda WRC tegoroczna, czyli rajd Chile, a w nim Kajetan Kajetanowicz z Maścim Szczepaniakiem, którzy mieli tam już wystartować kilka lat temu, o czym Kajto mówił w wywiadzie, który się tutaj Wam teraz wyświetla, który, do którego obejrzenia Was zachęcam, który Kajto udzielił mi na mecie rajdu Akropolu. No i zobaczymy też, jak im pójdzie. O tym sobie opowiemy w niedzielę po rajdzie, w takim trochę roboczym vlogu, bo ja będę w trasie. Ale myślę, że też będzie to może nawet i ciekawsze dzięki temu. No i w sobotę jeszcze będzie też test kolejny na moim kanale. Piękny klasyk jest szykowany na ten weekend. Znowu z gwiazdą w logo, ale bardzo, bardzo wyjątkowy Mercedes, więc szykujcie się. No i przechodzimy do dalszych rajdowych newsów. Otóż zbliża się też Rally Legend San Marino. Wielkie, wielkie święto kibiców, kierowców, samochodów rajdowych. Ogólnie wielkie święto rajdów, na które ja się wybiorę po raz trzeci, pierwszy raz odkąd prowadzę kanał. I tak naprawdę będzie to pierwszy rajd, odkąd prowadzę kanał, na który jadę po prostu dla przyjemności, żeby postać przy odcinkach, popatrzeć na samochody. Bo w Rally Legend San Marino nie chodzi o rywalizację, nie chodzi o najszybsze czasy, nie chodzi o zwycięstwa OS-owe, tylko o. Cudowne święto rajdów. W imprezie tej zobaczyć można przekrój zabytkowych rajdówek od najwcześniejszych czasów Mistrzostw Świata aż po samochody WRC. Te, powiedzmy, w miarę współczesne, dwulitrowe, ale w ramach pokazowych przejazdów zdarzały się samochody już nawet te najnowsze. Rally One w zeszłym roku startował taki samochód. Toyoty. We wcześniejszych latach zdarzały się Hyundai WRC, które w ramach przygotowań do rajdu Katalonii się tam pojawiały. W tym roku też zobaczymy Yarisa Rally One, pojedzie nim i Mati Latvala też nie cały rajd, tylko w ramach pokazów zobaczymy też innych słynnych kierowców, bo na Rally Legend nie brakuje mistrzów Europy, mistrzów świata i też osób z innych dziedzin motorsportu i sportu ogólnie. W tym roku jeszcze lista tak chyba oficjalnie nie jest opublikowana, natomiast wiemy, że na pewno będzie Stig Blomqvist, czyli mistrz świata z 1984 roku, poprawcie mnie, jeśli się mylę, w Audi Quattro. Miki Biazion, dwukrotny mistrz świata, jedyny włoski mistrz świata, pojedzie z samochodem Lanciom Stratos. Arturo Merzario, to też jest słynny, z, z, bardzo sportowiec, też Lanciom Stratos. Patrick Snyers, to jest człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, sportowiec z Belgii, rajdowiec z Belgii, który wielokrotnie gościł na polskich OS-ach, pojedzie Chevroletem Corvette, grupy czwartej, bardzo nietypowa rajdówka. Będzie też Nikolaj Gryazin, pilotowany przez jednego z oficjeli do spraw WRC, dyrektora sportowego FIA. Co tłumaczy też jego obecność na wielu rundach w WRC, bo zawsze się zastanawiam skąd Gryazin, dlaczego nie jest dopuszczany. Pojadą lunch ją Deltą, miejmy nadzieję, że Nikołaj sprawi chociaż kibicom radość. No bo generalnie on naprawdę ogarnia samochody, jeśli się za bardzo nie spieszy i ich nie rozbija, więc trzymam kciuki, żeby się nie rozbił, bo jego jazda potrafi dostarczyć emocji. Szkoda, że jest no, niepoprawny w tej swojej politycznej miłości do Putina. Będą też Johan Christofferson i Ole Christian Weiby w rally crossowych Audi najwyższej kategorii Supercar, więc to też będą auta, które warto będzie zobaczyć. Każde Rally Legend San Marino odbywa się pod jakimś motywem przewodnim, i tym motywem przewodnim w tym roku jest kariera Juchy Cancunena. Zatem myślę, że możemy pana 3 czterokrotnego mistrza świata i moim zdaniem najlepszego kierowcę wszechczasów, zobaczyć na tym rajdzie. Jeszcze nie ma konkretów co do tego, ale myślę, że też się pojawi. Nowością w tegorocznym programie Rally Legend jest wyjazd na tor do Mizano. Jeden z piątkowych nocnych odcinków odbędzie się na torze wyścigowym Mizano. To jest tor, tor na którym Alfa Romeo m.in. testuje swoje nowe samochody. Tor, który był wykorzystywany w przeszłości też do testów Formuły 1. Myślę, że to będzie też taka duża atrakcja dla kibiców. Zresztą jak i cały rajd, na którym jeśli nie byliście, a lubicie gdzieś dalej pojechać i nie, właśnie nie liczyć tylko i wyłącznie na tą rywalizację najszybszych kierowców świata, ale też na poczucie takiego prawdziwego rajdowego klimatu, to żaden obecnie rozgrywany rajd w Mistrzostwach Świata nie daje takiego poczucia klimatu starych rajdów, takiego poczucia tego, co najlepsze w rajdach, jak Rally Legend San Marino, z którego, tak jak wspomniałem, nie będę codziennych vlogów robił, bo tam nie chodzi o rywalizację. Ale pokażę Wam film, który będzie połączeniem travel vloga z testem auta i właśnie omówieniem Rally Legend San Marino. Na to Was zachęcam do obejrzenia. To będzie gdzieś za około 2-3 tygodnie, bo rajd jest za 2 tygodnie. A co do tego, jak będzie z publikacją tego materiału, to oczywiście na bieżąco będę was informował tutaj i na Instagramie do śledzenia, którego też Was zachęcam. W zeszłym tygodniu wspominałem, że w rajdzie Węgier zabraknie z kolei Hejdona Padona, czyli świeżo koronowanego mistrza Europy. Za to w ramach przygotowań do Centrali Europe Rally pojawią się tam Mikomarczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Jest to rajd, z którym mają na pewno miłe wspomnienia, bo dwa lata temu zajęli tam drugie miejsce, więc był to ich do tamtego momentu najlepszy występ w Mistrzostwach Europy. I ciekawe, jak sobie poradzą w tym roku. Rajd Węgier mnie troszeczkę przypomina rajd Niemiec, bo też są odcinki na winnicach, na zniszczonych betonach, betonoasfaltach. Też są odcinki trochę podobne do Barum, bo też są dość nierówne te asfalty. No więc rajd dość zróżnicowany i myślę, że dobry pomysł na trening przed finałową europejską rundą w WRC w tym roku. W Chile z kolei, czyli na najbliższej rundzie w WRC, zobaczymy Grega Monstera w Fieście, w PUMie Rally One. I zasugerował Monster, że nie będzie tego jedyny występ autem Rally One w tym roku. Ciekawe, czy ma na myśli, że pojedzie też w Japonii co logistycznie z Chile jest dobrze powiązane czy też wystąpi w Centralu Europe Rally co myślę z punktu widzenia sponsorów mogłoby być bardziej atrakcyjne. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że załogi chciałyby w komisji FIA do spraw WRC widzieć swojego przedstawiciela. Miałby to być któryś z kierowców lub pilotów z czołówki światowego czempionatu. I tym kimś będzie Scott Martin, czyli pilot Elfyna Evansa. Bardzo doświadczony człowiek, zwycięzca wraz z Elfynem kilku rund w WRC. Startujący do tej pory w ponad 170 rajdach. Myślę, że to jest dobry wybór. Zwłaszcza, że Scott jest taką osobą, wydaje mi się, bardzo obeznaną w technikaliach. Zatem dobry człowiek do tej komisji. aby radzili same mądre i dobre dla nas kibiców rzeczy. Tom Fowler z kolei, jak już jesteśmy przy Toyocie, czyli szef techniczny Toyoty, powiedział ostatnio, że Toyota GR Yaris Rally 2 jest już w trakcie homologacji. FIA otrzymała już wstępny pakiet homologacyjnych dokumentów, a do końca tego miesiąca mają być skompletowane te dokumenty i do końca tego roku samochód ma na pewno przejść już pełną homologację, żeby wejść w sezon 2024 jako konkurencja dla Fabii i miejmy nadzieję, pogrąca Fabi. No bo tak jak Wam wspominałem tydzień albo dwa tygodnie temu, dobrze by było, żeby tak jak dawniej dominowała Fiesta, teraz dominuje Fabia, żeby pojawił się kolejny producent z bardzo szybką rajdówką Rally 2. Na koniec, jeszcze dwa zdania o rozegranym w miniony weekend Rally Nowa Gorica, piątej rundzie mistrzostw w Słowenii i rundzie cyklu European Rally Trophy. Na 15 asfaltowych odcinkach o długości 150 km, na suchym i na mokrym asfalcie. Ścigał się polski duet Hubert Laskowski i Michał Kuśnierz w ich wieście Rally 3. W klasie Rally 3 całkiem nieźle sobie radzili. Po pierwszym dniu byli na czwartym miejscu, ostatecznie skończyli na podium. I dlaczego mówię, że to jest nieźle? Przecież Hubert potrafi wygrywać i w takich rajdach, no, w pewnym sensie lokalnych, tego byśmy oczekiwali. No pewnie tak, przy czym Hubert i Michał oboje mieli jakiegoś paskudnego wirusa. Zresztą <laughs> mnie się teraz też udzieliła jakaś franca prawdopodobnie, której z moich dzieci ze szkoły przyniosło. I <sighs> I w sobotnich odcinkach specjalnych jechali w bardzo dużym osłabieniu. Na szczęście uniknęli błędów i skutkowało to tą czwartą pozycją na koniec pierwszego dnia. W niedzielę wygrali 3 z 6 odcinków, na każdym byli na podium, co pozwoliło im znacząco zmniejszyć dystans do czołówki i ostatecznie wbić się na podium. Wielkie gratulacje dla nich. To jednocześnie ósma pozycja w generalce, zatem całkiem niezły wynik. Oby tak dalej i oby w przyszłym roku nie brakowało już budżetu. To wszystko, co miałem Wam do przekazania w tego tygodniowym vlogu. Mam nadzieję, że były to. Dla Was interesujące informacje. Jeszcze raz zachęcam Was do dzwoneczkowania, subskrybowania, kciukowania, wszystkich materiałów, żeby być na bieżąco i żeby niczego nie przegapić. Tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.